set z Jason Skeleton. Pierwszy odcinek z Slimecrafta 2, jak widzicie, czy coś, że jesteśmy tutaj w naszej bazie. O czym możecie nie wiedzieć, oprowadzę was po świecie i zabijemy sobie dzisiaj smoka. Ogólnie ja sobie tutaj grałem, mam cały diamentowy set, mam na nim każdy mending. Tu mamy taki no prawie na maxa na Protection 4 Elo. Tu mamy wykończoną prawie także na max klatę. No, prawie na maxa spodnie, no i jak widzę spoko. Spodenki, przynałoby się jeszcze feather falling, ale nie ma. Dobra, mamy takie narzędzia, jakiś kidow, prawie najlepszy miecz, brakuje tylko sharpness 5 i będę co jego nazwę. Mamy tu naszą bazę, osiedliłem się w wiosce. Jest to ultra fartowny seed, jeśli nie wiecie. Na live, na niepublicznym, wchodzicie sobie w playlisty i tam macie playlistę z live'ami, zapisy streamów i tam na porządku live'a pierwszym, na porządku drugiego live'a graliśmy sobie na samym krafcie, ale potem graliśmy Bad Wars, ja nienawidzę, ale Clickred mnie przekonał. I nie jesteśmy w takiej wiosce, tam sobie podbiegnę szybko. Jak widzicie, mam nawet totem nieśmiertelności w ogóle. Tu mamy wersję nową rozpaką, bo możecie ją dobyć na Discordzie, jest to publiczna beta. Podbiegnijmy sobie, biegu. No to jest takie nawiązanie do wszystkich moich skinów, czyli mój stary skin, mój niepokazany także stary skin, wariant tego skina, no to ten skin był, no i aktualny skin, czyli ten. Tu mamy grudzinę, co jest to? To jest mój spawn, wieża pillagerów, tak. Mam na spawnie wieżę pillagerów i tutaj mamy moją wioskę. Jest to wioska na pustyni. Czemu nie? Mamy tutaj piramidę, w której znalazłem 3 diamenty i 3 złote jabłka. Mamy tutaj jakieś miejsce, ja ogólnie ogrodziłem i odwiedziłem też 4 wioski. Do kolejnych dwóch przejdę. Tam przed dzwonę, tutaj mam mojego villagera z menu. Tak, drogo. Drogo, ale da się przeżyć jakoś, no. Widzicie, trochę go wyekspiłem. No, da się przeżyć. Obiecałem, że będzie miał boski raj. Na razie go nie ma, ale wszystko w swoim czasie. To jest mój domek. Tak on wygląda. Tu mamy portal na Eteru. Mamy takie jaskinię jakąś. Ja, tu mamy. Tam mamy farmę krówek, tu mamy jakieś itemki. No, mam już debrisy normalnie, ale to w jednym kolejnym odcinku, po prostu chcę ich wykupać dużo i zrobić samą z jednym zamachem. Jakieś te rzeczy, czy Ender Chest. No, tak to wygląda, to mam ten kill off sobie. Będę musiał połączyć to z tym, ale brakuje mi trochę levela. Niestety, mam 30 diamentów, tu mam jedzonko, perły, rzeczy. Mam farmę blazów. Tutaj mamy zejście do piwnicy, tam będzie już kopalnia, ale to tam nie ma nic ciekawego. Enchantment, to jest tyle, masa przedmiotów jakichś, byle jakich, jakieś przedmioty, potki, o właśnie potki. A sobie zrobiłem trochę tych poteczek, wiaderko nie potrzebujemy, tu mamy jakieś randomowe itemki, byłem w jednym bastionie, do tego za chwilę wszystkiego przejdziemy, to się może przydać i... No co mi szkoda, cały ekwipunek zawalony, łuk. Będę musiał sobie zenchantować jeszcze, bo jeszcze, że przyda mi się, bo jestem całkiem dobry w łuku. Jezus Maria, muszę te potki ogarnąć. Jezu, dawaj potkę. Strzałem, on tutaj gdzieś. Walnąłem strzały. Nie pamiętam gdzie, tylko... O, nie łuk, strzały, o, ma staka nawet. No to trochę tych strzał mamy, no także tutaj różne rzeczy mam prawie wykoszony, na maksa wykoszony, tylko ten jakoś mówię sharpness 5 i elo. Mam tutaj śmiertelności, robię sobie raid na normalu, na którym aktualnie gram. Mam tu jeszcze jakieś strzały. No sporo ich, 3 staki powinny wystarczyć. Coś jeszcze potrzebuję, no ewentualnie jakieś bloki budowlane. Nie mam zamiaru iść do nowego endu, ale co z tego, żaden problem. Kurde, nie ma miejsca na rzeczy, bo by się jednak bloki przydały więcej trochę. To można by wyrzucić od was tak strzał. Dobra, to weźmy sobie tutaj stack tego. To będzie mniej potrzebne łóżko, może być, żeby jakbyś cudny nam umarł, to żebym się nam zrespił. To zostawmy tutaj, bo jak już mówiłem, nie zamierzam to mieć na czerwę, tylko na jeden odcinek. 3 staki wystarczą. Tu mamy, jak już mówiłem, tą wioskę jedną. Może jednak nie pójdziemy do smoka, zobaczymy. Farma krówek, jakieś przejście. Farma trzciny cukrowej, farma zboża. I przejdźmy sobie. Nether pokażę w innym odcinku. W innym planie, będziemy go eksplorować. Tutaj mamy Nether. Może jakoś to wymysłować.
No, mam D12. No, jakiś tam domowy piasek. To była moja pierwsza kopalnia, zresztą pustyni nienawidzę pucha. Kopać, znaczy wiecie, żeby wykopać jakiś kamień i tak dalej. To było na live, więc zapraszam do zapisu live'u. Pierwsze 30 minut to był Slimecraft. No, live trwał tam godzinkę. Drugie 30 minut to było bezdole granie. Tu mamy kolejną wioskę. I uwaga, to jest super seed. Tu mamy jedną wioskę, tu mamy pierwszą wioskę moją, tu mamy drugą wioskę i na trzech różnych biomach. I mamy tutaj, kurde, no wejdź. Czwartą wioskę akacjową, co jest trochę śmieszne, więc beka. Ogólnie będę miał masę kotów, ale nie potrzebuję, ja nienawidzę kotów. Jedyne co robię, robić z kotami to to. Chodź tu koty. Nienawidzę was. Oni tak wdrzą, tylko. Kocie! Kurde, chodź tu. Dobra, nie zabiję go teraz, nienawidzę tych kotów. Tak, no taki jest plan. Po prostu. To wszystko, stąd w kraju dzwon, stąd drugi, mam jeszcze jeden i znalazłem jakąś wioskę idąc do portalu, do Endu. No, to w sumie wszystko. World Tour pojawi się potem. Znaczy, World Tour się już pewnie pojawi dla was, ja to nagrywam w sumie już po nagraniu World Tour, ale nie zmontowałem go, więc nawet nie wiem kiedy go wrzucę jeszcze. Ciach, 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 biegli, biegu, biegu. Jeśli chodzi o to, to jest wszystko, nie eksplorowałem dużo światu, tylko kopałem się w tamtą stronę. Wiesz, tamtą stronę świata i czy tą stronę świata i tamtą stronę świata, powiedzmy sobie tak popsuję, a resztę zostawię, o tamtą stronę na pewno zostawię sobie na. Jak się mam domowe tutaj wejście, zostawię sobie na 1.17. No chyba w tą stronę troszeczkę już w stronę i troszeczkę tam poszedłem, kiedy już wiecie, rzucałem Ender Eye, więc to jest trochę minus moje. No ale cóż, a w tamtą stronę na pewno nie chodziłem, tam mam jakąś dżunglę czy coś, mówię, że tam pójdę tylko właśnie pod Robinsy i tak dalej. Zobaczymy, zobaczymy. Hup. Jumping, tu mam już krówki, jakieś to jest meczy. No tak to na razie wygląda, jak się na razie żyje. Baza ma być zamek, ale najpierw na 1.17 musi wejść. I tutaj już użyłem bloków kopery, które o dziwo w ogóle się nie zmieniają w te drugie, choć to są te zwykłe, jak widzicie, kopery, bloki, a nie Woxed. No, nie no, rzekam, bo ja wolę tym pojmowaniu akurat zwy takie, ale jak się zmienią, to po prostu jak będę już ustawiony, to sobie zmienię takie nienormalne. No dobrze, lecimy sobie na smoka. Ja mam tutaj gdzieś zapisane koordynaty. Gdzie to mam? The Access, T2 to jest w tym folderze. Minset, o jest. To jest 177. Pierwszy to jest koordynat. No to już go załatwimy. No mniej więcej. I minus 2000, czyli tam 2000. Czekajcie, ile to jest 2000? Ile? 1200. No, no za 2000 kratek do przejścia. To się widzimy przy smoku, tak? Ile trwa? 8 minut jest. No to się widzimy przy smoku, jak już mówiłem. Oczywiście kopia robiona. No i świat oczywiście nazywa się Skeletowy Świat 2. Od razu chciałem powiedzieć, że nie zabijam smoka lamusiarską metodą łóżek. Nie, tak nie robimy. Bo jak nie wiecie, smoka można łatwo zabić 5 łóżkami. Czyli po prostu tam stawiacie, smok dostaje damage'a i tak dalej. Nie, nie ma lamusiarska. My robimy to normalnie, po zwykłym sposobie. Wziąłem sobie potki, żeby nie umrzeć, jak już mówiłem. Sobie tutaj biegnę, ciach, no. Ale nie robimy z łóżkami specjalnie, nie chcę tak zrobić. Po prostu ja wolę, jak jest ten standardowy styl, bo tutaj mam jakieś lepsze wyzwanie. O, tego nie widziałem, bo ja nie szedłem tak prosto, bo perła jest upośledzona. No po prostu ja wolę mieć jakieś większe wyzwanie. Jezus Maria. Nieważne, jedną rzecz, ten. A, o, ale duży portal, ulala, to mi się podoba. To jest na takich koordynatach, jak sobie zapiszę, jakbym chciał. Dwa bloki złota, no. Tego się nie spodziewałem. A, gówno. Po co mi wiaderko wody? Czemu ja zawsze będę mówił? Czemu ja jestem po prostu taki mądry? No to już no, będę się trochę popalił. No na kawę mam dużo, więc podróż. To jest ta wioska, o której mówiłem. A nie wiem, po co im ty im dajesz róże? Nie powinno się grupy mordować. No to jest ta wioska, o której mówiłem. Ogólnie jak widzicie, mam tutaj ponumerowany od bar, o tutaj. No i tutaj to już dawno było, ale tutaj pojawiło się na moim rysospaku. To bardzo mi łatwiej, bo czasami się mylę. No widzicie, 6, 7, 1, 2, to jest wszędzie. O, mam piękny crafting. Dobra, już ostatnie tutaj kroki. 2, 2, 7, 2 i tu 177. To tu lol, nie idziemy.
Joko, lol. To przez to oko nie mogę się wtedy dostać. Ale chamstwo. Co? Dobra, rzućmy tę płotkę, żeby ten, wolał mieć miejsce na oko, ale... Co? 2, 7, 2. Tutaj się trzeba skopać. Lol, ale jeszcze na pewno ja to zdobyłem dobrze. Coś mi się... Nie, dobrze, dobrze, tak, dobrze. Tu powinien być, jak się skopiemy, potem będzie później portal centralnie pod nami. Zaraz się kopiemy. Chciałem. Mieć. Dobra, my tutaj na smoka lecimy. Jezu, mu jeszcze wpadł do portalu. Ciach, miecz, mamy wszystko, mamy tutaj. Okej. Kopia zrobiona, może wcześniej trochę, może teraz powinien zrobić, żeby mieć wygodniej. A, zrobię teraz. Kopia zrobiona, lecimy. Raz, dwa, trzy. Bum. Jezu, co to za oszustwo jakieś? Że mnie teleportowało, jakoś oszukańczo, kurde, chciało mnie zabić. Ile ten strzał trwa? Minutę, o Jezu, zapomniałem, że dwójka taka krótka. Krótka pałka po prostu. Umieracie. Nie wiem, po co uderzyłem. Dobra. Przez taki. Jak się mi się na mnie rzuci, to jeszcze mnie wkurzy. I mój ginie. O, nic. No, ja tam. Jestem słaby w strzelaniu chyba łuku. Nie wiem. O, trafiłem. Lol. No, ja tam mówiłem, że jestem schody. No, pora nigdy nie trafię w to. No, mówiłem, że nigdy nie trafię. No, mówiłem, że jestem słaby. Nie, agresor jakiś. Nie trafiłem. Dobra, to tu musimy wejść. Bo nie mogę trafić. Na szczęście nie mam totem. Jedzonko i instant healthy. I potem. Ciach. Na 8 mam 8 bloków, hehehe. Głównie mi scroll nie działa, więc muszę ciągle klikać tymi numerkami, żeby przekładać. To mnie bardzo wkurza. Muszę sobie kupić nową myszkę, bo ja aktualnie to jest DM5 Blink. Ale lila lule! Bam! No, bo DM5 Blink nie wiadomo czemu taką wadę. Mojemu przyjacielowi, któremu także się zepsuła, pozdrawiam i gdy ziemniaczkę. I gdy ziemniaczka, teraz to jest Shiro. Jest, on zmienia niki co 5 sekund, jest trudno powiedzieć, ale on wie o kogo chodzi, pozdrawiam. No, naprawdę, ta jest ultra fajna. Mega mi się podoba, ale to jest jej jedyna wada. Ja już raz wymieniałem z powodu tej wady, ale teraz no, powtórzę. Będę sobie kupował jakąś amunicję, jeszcze nie wiem, ale to nie wiem, który ja. Dobra, tutaj się podbuduję, bo dostanę szału. Smog w ogóle jest zbyt easy. Jest. Według mnie powinni coś poprawić. Żeby był cięższy, nie wiem, jakieś dodatkowego. Nie wiem, jakieś Ender Guardians czy coś. No cokolwiek. Żeby było bardziej epickie jeszcze przy okazji. I bum. Dobra, przydałoby mi się jednak perełka jakaś. Trochę więcej. Nie mam stręża. Dobra, to stręża lecę sobie na smoka. Czemu wy uciekacie? Uciekaj. Ty, nie atakuje mnie. Uderzyłem go, no tu gdzieś. Aha. O! Mamy perełkę, dobra, tego też walić. On zginie od ognia. Macie tu masz tego klocka. Co to miało być, kurna? Czemu on wydał jeden dźwięk 5000 razy? Chyba wszystko zbite. Teraz nie będę jeszcze tego pił, ale mogę go w sumie pobić. To kurna słyszycie? Co to ma być? Walka ze smokiem, on mi drze pizdę. Czekajcie, czekajcie, co? Przepraszam za wyrażenie, ale moje uszy umarły dosłownie. I to 2 razy. Naprawdę sorry za wyrażenie, ale. O, tu ma jeszcze na wieży. Ale. Ła! Tutaj nie mogę trafić.
Dobra, wchodzimy tam. Ale co tu miało być? Ja muszę, muszę wyciszyć grę. Dam 5 pluszy, bo za chwilę zacznie także dryć. Dać swojego tego ryjca. No i ja ogłuchnę po raz setny. Co to ma być? Gdzie masz jeszcze klocka? Nie, tam nie masz klocków. No, każdy wie czego. U śmieciuchczyna. No, nie ze mną takie żarty. Śmieciuch jeden. Siup, siup, nawalanie. No dawaj, dawaj, dawaj. Gdzieś jeszcze masz? Nie widzę. Ha, 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 ha. Je, śmieciuchu tam bierz. Czerwono, ciemno-niebiesko. Dobrze, że umarłeś. Dobra. Teraz sobie postrzelajmy do niego, jak już mówiłem. Jestem słaby w strzelaniu w wuku. Przynajmniej do smoka. Smok nie zawsze wkurza, bo tak dziwnie lata. 5%. Ogólnie to jest farma pochodni, bo to tutaj jak to zniszczycie, pochodnie pojawią się za kolejnym razem. Taka ciekawostka. Co? Srebką się nie zastakowała. A, to pewnie była ta. Dobra, dobra. Ciach. To ja sobie pójdziemy w kolejnym odcinku. Czy coś? Pierwszy odcinek i smok. Jaka beka, no. No cóż, taki już jestem. Po prostu ja mam taki pomysł, że w pierwszym sezonie, wiecie, pokazałem wam... Tu sacham, patrzcie. W pierwszym sezonie pokazałem wam dokładnie, wiecie, całe survival, wiecie, od początku do końca. Jak wszystko działa, jak wszystko robiłem. Teraz uznałem, że, żeby, wiecie, tak trochę... To leci na miniaturkę. To jest chamstwo. Gościu się obudował, kurde, dosłownie tym. Dobra, pijemy stręża. Bój się nie smoku. Mój oki do damage mu wali. Dobra. Seriously? Perła nie zadziałała. Ha, żarty sobie robicie. A smak. Aha! Perła by mi nie zadziałała, bym umarł. Na szczęście zareagowałem. Aha, perła teraz mnie tepnęła. Aha. Fajna perła, kurde. Co? Przyszło normalnie szybko leciało na pierwszy. Przynajmniej jeden miałem level do enchantowania, zrobię sobie porządny łuk czy coś. Farmę Endermanów przy okazji jeszcze. Dobra. 17 minut, przynajmniej będę miał co wrzucić. Dobra, jeszcze trochę strzału, no. Zlatuj ty. Ja niech nie nabity tego smoka, takim menelem. Brudę. No nie mogę teraz go. Jak ty masz full HP? Aha, wyszedł mi ma full HP. A my się stręcz skończy. Ta. Ta. Jakieś oszustwo, co jest? No zlatuj tu. Przecież ty nie masz tutaj kryształów, nawet nie wiem, po co ty ten laser. Nawet, według mnie, naprawdę, tę walkę powinni poprawić jakoś bardziej blisko, zrobić. Nie wiem. Jest, no właśnie, widzicie, to jest najgorsze. Kiedy nie ma kryształów, nie sobie lata, według mnie, nie wiem. Może powinien zrobić jakieś specjalne potworki czy coś. Potworki, ale siedzi ciągle w gnieździe. Nie wiem, bo tak to nie ma sensu, jak on wiecie, ciągle tak sobie lata, no i co, ja mam do niego nawalać. O, ale ciekawe, bo nie mogę trafić, bo lata w kół wysoko, albo po prostu upośledzą, to jest bardzo też możliwe. No po prostu albo wszystkie opcje naraz, no cokolwiek, no wiecie o co chodzi. No to ma achievement. Jezu, nie wie. Jezus Maria. A ten nie zlatuje, mene, zlatuje. Nie, po prostu sobie nisko lata. Co za śmieć? Ty jeszcze jesteś, ty jesteś jeszcze większym śmieciem. Ale śmiecie. Same śmiecie tutaj. Są. O, dwie perełki ma. Za chwilę się widzimy. Ale śmieć. Dobra, dobra, kurde. No. Nareszcie śmieciuch zleciał, wiecie. Ja tutaj 5 lat czekam, aż śmieciuch zleci. Dobra. Nie wyrzucam. Także ma taki zbogowany dźwięk, że za jednym razem mówi 50 razy jeden dźwięk. Ja ogłuchem prawie. Ta, twoje widzowie pewnie też, bo nie słyszą w ogóle co ten śmieszny youtuber mówi. Nie, teraz się słychać, bo ja ściszyłem sobie to do 5%, a śmieciuch znowu wylatuje na górę i nigdy i pewnie kolejne 5 minut będą się czekać, aż tutaj wróci. Aha. Dobra, zajęcie. Jezus Maria. Dobra, dobra, nareszcie śmieciuch zlatuje. Myślisz, bo stręża skończyłem, muszę radzić na... Aha, nie mogę go bić. Nienawidzę cooldownu. To akurat zwali trochę. Walić 1.17, nie przechodźcie na test na przody. Co ty odwalasz? Cooldown. Śmieciuch, jeszcze mi więcej razy ten jeden dźwięk wali na ryja. Nienawidzę cię. Jaki cooldown, skelet, o czym ty pieprzysz?
Nie mów, no cooldown, no kiedy podchodzisz do smoka, to dobrze, hitbox, proszę. Ten hitbox jest zwalony na Reja. Aha, nie to kliknąłem. Dobra, palice, kiedy będziemy się 1,17. Dobra, śmieciuch schodzi. Co ty robisz, śmieciuchu, Jezus? Kurde, jeszcze mi wywalił ten, włączył jakąś ten. Serio? Nie wiem, co jest jakiś pijany. Dobra. Kończymy to. Jeśli teraz odlecisz, śmieciuchu, to się wkurzę. Naprawdę, no nie mogę go bić znowu, wiesz, ten hitbox jest tak zwalony. Dobra, easy. Ty nie, goście sobie odlatuje jeszcze na pół kilometra. On ma 2 HP. Tam smoka endu. Fajny. Zaj 2 listy, ja tak mówię. Ja się oduczyłem mówić tego drugiego, no chyba, że jestem wkurzony. No cóż. Cięć znowu, zanim zleci śmieciuchu. Dobra. Dobra, zlatuję już tutaj ten śmieciuchu, wkurzyłeś mnie. Tutaj, haszko. Z łopaty lejemy cię na Reja. Here comes the demogo organ. Easy, pokonany z łopaty, kuwa. S. Szkoda, że nie ma kamerki. Pokazałbym takiego dużego faka do tego smoka. Jak dziecko małe z przedszkola, które się rajduje. Ty, ja się nie rajduję. O, głupota mi się naprawiła w 5 sekund z mendingiem. Lol. Easy. Ona miała połowę użyć, lol. Jak jej kocham. I 64 level, dobra. No, to ze smoka dużo tego leci, skurczy sobie. Śmieciu chciał mnie zaatakować, Enderman i wpadł do portalu, debil. No nie, dajcie mi moje pochodnie. Śmieciu, witaj. O nie, drogocenne pochodnie, robi się je tylko z jednego węgla i jednego... Nie, nie, nie mam pochodni po prostu. Dobra. Dawaj jajo. Dziękuję za jajo. I dobra, jeśli chodzi o nowy event, no to... Nie wiem, kiedy on będzie. Zobaczymy w tym odcinku. Was żegnam. Pa!